No dobrze, ale jest niedziela, a ja nie mogę uczestniczyć z jakiegoś powodu. Dojazd jest dla mnie niemożliwy, mam daleko i tak dalej. Nie mogę uczestniczyć we mszy świętej trydenckiej. Co wtedy mam zrobić? Oczywiście samo prawo boskie zobowiązuje nas do tego, żeby dzień święty święcić. Natomiast w jaki sposób ma się to odbywać? Jest już sprecyzowane przez prawo kościelne, jest to uczestnictwo we mszy świętej, powstrzymywanie się od prac niekoniecznych, prac zarobkowych. Co w takiej sytuacji zrobić? Tak jak wspomniałem, pierwszym, najważniejszym prawem w prawie kanonicznym jest zbawienie dusz. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz. To jest podstawa prawa kanonicznego. A więc wszystkie inne prawa są zależne od tego bardziej ogólnego prawa. I teraz, jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, że możemy uczestniczyć tylko w mszy świętej, która jest sprawowana w rycie, który w kontekście całego Kościoła dewastuje wiarę. Czy Kościół będzie oczekiwał od nas, tak? Czy jeśli zadamy teologiczne pytanie, czy Kościół może oczekiwać od wiernego, czy prawo kościelne może oczekiwać od wiernego uczestniczenia w wybrakowanym rycie, który niszczy wiarę wiernych? Nie. Kościół nie może tego oczekiwać. Kościół w takiej sytuacji bez wątpienia zabraniałby nam uczestnictwo. To znaczy zdrowy Kościół, tak, na urząd nauczycielski Kościoła, który nie jest opanowany przez modernizm, bez wątpienia zabraniałby nam uczestnictwa w rycie, który w mniejszym lub większym stopniu jest skażony modernizmem i który długofalowo niszczy wiarę Kościoła. To nie ulega żadnej wątpliwości. Dlatego Bractwo Świętego Pysa X cały czas o tym mówi, że uwaga, ten ryt niszczy wiarę Kościoła. A więc czy należy uczestniczyć? Nie. W nowej mszy nie należy uczestniczyć. Czy wolno uczestniczyć? Nie. Człowiek, który już zrozumiał, że ten ryt niszczy wiarę Kościoła, że długofalowo prowadzi on do wiary protestanckiej, nie może nawet w niej uczestniczyć. To jakby w zasadzie powinno być wtedy dla tego człowieka oczywiste, że nie może się pod tym rytem podpisać. Jak więc wtedy Dzień Święty święcić? Tak samo jak się święci, gdy ten Dzień Święty, gdy wyjeżdża się gdzieś, gdzie w ogóle nie ma dostępu do liturgii. Co można zrobić? Należy oczywiście starać się ten dzień święty uświęcić. Jeśli jest Kościół, jak najbardziej pójść do Kościoła, odmówić różaniec, przeczytać teksty mszy świętej, starać się zjednoczyć z Panem Jezusem, z jakąś mszą świętą odprawioną gdzieś na świecie. Może nam pomóc do tego jakaś transmisja online, których teraz jest całkiem sporo. Pomóc do tego, żeby zjednoczyć się z tą liturgią, żeby wzbudzić sobie tą tęsknotę za Panem Jezusem, za liturgią Kościoła, za tym bijącym sercem Kościoła. Starajmy się zjednoczyć właśnie z tym bijącym sercem Kościoła, z ofiarą mszy świętej, przyjąć Pana Jezusa duchowo, poświęcić czas na modlitwę, na czytanie duchowe, na rozważanie, tak żeby naprawdę ten Dzień Święty poświęcić. I teraz, czy można katolickim nazwać coś, co nie obejmuje wszystkich wieków i pokoleń ludzi wierzących, zdecydowanej większości świętych pańskich, prawie wszystkich świętych kapłanów, tylko dotyczy jakiejś innowacji wprowadzonej w latach 60, przełomu 60. i 70. minionego stulecia? No nie, w ścisłym rozumieniu, w ścisłym znaczeniu tego słowa to nie jest liturgia katolicka. Msza święta oczywiście jest ważna, to zaznaczam, tak? No właśnie, jeżeli są ważne i wypowiedziane słowa przeistoczenia, to msza święta jest ważna. I tu bym się chciał rozprawić z takim poglądem, że jak nie można w tradycyjnej liturgii uczestniczyć, to lepiej zostać w domu. Nieprawda. I tu zawsze daję ten przykład. Gdyby nawet, jeżeli tam msza święta jest niegodnie odprawiana, bo bywa bardzo często niegodnie odprawiana, jakieś tam tamburyna, tam clap your hands i inne wygłupy takie, które absolutnie nie powinny mieć miejsca w świętej liturgii, ale nawet, to zadaję takie pytanie. Gdyby kapłanowi ważnie wyświęconemu, który jest przy zdrowych zmysłach, ale no, coś go tam opętało i mówiąc potocznie, odbiło mu i zamiast na patenie dokonać przeistoczenia chleba w ciało pańskie, to zrobiłby tego na jakimś cuchnącym, zardzewiałym, wygrzebanym ze śmietnika tam za przeproszeniem deklu od puszki na przykład, tak? Obrzydliwość, tak? Obrzydliwość, to odrzuca aż po prostu. No tak, ale Pan Jezus jest. Bo On będzie wierny swojej obietnicy, On się pojawi na słowa kapłana, tak?
I teraz, czy wzgardzisz Panem Jezusem, nie przyjdziesz do Niego w ten dzień Pański, tylko dlatego, że Tobie się ten dekel nie podoba, że Cię to odrzuca, że cuchnie i tak dalej, że to jest bardzo brzydkie? No nie. Chyba weźmiesz, tak? Przyjmiesz Pana Jezusa. To jest bardzo ważna rzecz, tak, na którą ksiądz prowadz zwrócił uwagę, bo jest druga strona tego medalu. Tak. To, co się stało w tych ostatnich dekadach, nie zmieniło istoty mszy świętej. Istotą mszy świętej jest realna obecność ciała Pańskiego i krwi Pańskiej. Tak, tak, i tak, to tak, mamy. Tak, tak, tak. Realna, ważna obecność, a więc msza święta, Novus Ordo, podkreślamy jej ważność. No i właśnie, ona jest podatna na oczywiście wszelkie wypaczenia, ale jeżeli się ją odprawia godnie i pobożnie, no to można ją oczywiście bardzo dobrze przeżyć. I tutaj bardzo dobrze, że ksiądz prałat również na to zwrócił uwagę.